Do 3 razy sztuka tego przysłowia nie udało im się zrealizować. Policjanci zatrzymali podejrzanych o wysadzenie 2 bankomatów. 29-letnia kobieta i jej 38-letni partner mieli wysadzić bankomat w częstochowskiej dzielnicy Północ. Wcześniej w podobny sposób uszkodzili bankomat w Lisowicach. Do drugiej eksplozji doszło w niedzielę nad ranem przy ulicy Kiedrzyńskiej w Częstochowie. W obu przypadkach przestępcy jednak nie osiągnęli zamierzonego celu. Zabezpieczenia okazały się zbyt trudne do pokonania. 28-latka i jej 10 lat starszy partner przyznali się do winy. Zostali objęci policyjnym dozorem. Grozi im kara do 10 lat więzienia.